Witam wszystkich w kolejnym filmie o kosie Oleo Max Sparta 381T. Dzisiaj przede mną test praktyczny kosy. Będę miał okazję po raz pierwszy nią popracować. Ale zanim test praktyczny, jeszcze powiem parę słów o samym urządzeniu. Silnik o pojemności 36,3 cm sześciennego. Dwupierścieniowy tłok, kuty korbowód. Moc 1,8 konia mechanicznego, miękki rozrusznik Easy One zabezpieczający nam przed odbiciem, filtr powietrza papierowy z diodą paliwową, która zabezpiecza przed cofaniem się mieszanki paliwowej wskaźnika, zbiornik paliwa o pojemności 0,87 litra, jak widzimy dodatkowo wzmocniony tutaj przed uszkodzeniami, korek. Posiada tutaj taki element, który ułatwia nam odkręcanie. Włącznik Always One, czyli zawsze włączony, zabezpiecza nam to przed przypadkowym zalaniem kosy. Natomiast gdy chcemy zgasić urządzenie, wystarczy wcisnąć tutaj na manetce stop. Uchwyt nieregulowany, mocowany jest tutaj na 4 śruby imbus. I zawieszenie kosy jednopunktowe. Tutaj jak widzimy jest uchwyt, który możemy w zależności od ustawień własnych regulować względem tutaj tej powierzchni. Osłona wału o średnicy 28 mm, natomiast średnica wału napędowego to 8 mm. Głowica Load and Go, średnica 130 mm, jest to głowica półautomatyczna, ładowana manualnie. Tutaj mamy żyłkę o średnicy 3 mm. No i standardowo przekładnia kątowa, która występuje również w poprzednich wersjach 380T oraz w bliźniaczym modelu 440. Zamiennie również zamiast głowicy możemy stosować trójząb o średnicy 255 mm, no i oczywiście otwór tutaj 25,4 mm. Natomiast sama waga całego urządzenia wynosi 7,9 kg. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o parametry techniczne. Teraz zapraszam na test praktyczny.
Czas na podsumowanie dzisiejszego testu praktycznego. Wykosiłem dzisiaj kosą około jeden zbiornik paliwa, może nawet nieco więcej. Zużyłem jedną szpulę głowicy i naprawdę jestem zachwycony tą maszyną. Od samego początku koszenia naprawdę miło mnie zaskoczyła. Bardzo duża moc, tutaj niczego się nie boi. Nawet w porównaniu do mojej starszej tutaj kosy Sparty 44, wydaje mi się, że ta ma nieco więcej wigoru. Tutaj z takich fajnych rzeczy, które mi się udało zauważyć podczas takiego krótkiego testu, bardzo przydatna jest ta funkcja Always One, czyli nie musimy włączać tutaj tego włącznika zapłonu. Możemy od razu pociągać dźwignię rozrusznika, jeżeli kosa jest oczywiście rozgrzana. Samo odpalanie również bardzo fajnie tutaj zostało zrobione, dlatego że jest bardzo miękko chodzi ta linka, tutaj nie ma ryzyka jakiegoś odbicia. Dodatkowo wspomnę tutaj jeszcze o manetce gazu. W mojej kosie Sparcie 44 po dłuższym koszeniu przyciskania po prostu manetki do końca czuję już ból palcy. Tutaj tego efektu nie ma, także jak najbardziej na plus. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejne filmy na kanał Pilarz.org. Do zobaczenia.